Do tegorocznej 15. odsłony Jaworznickiego Triatlonu Stalowy Sokół zgłosiło się około 140 zawodników. Wydarzenie oczywiste zorganizowano na Sosinie. Organizator Miejskie Centrum Kultury i Sportu podkreśla, że Jaworzniński Stalowy Sokół to jedna z największych imprez triatlonowych na południu Polski. Jubileusz wymaga więc podsumowań tej było nie było udanej imprezy. No, mamy dzisiaj mały jubileusz, 15-lecie imprezy. Muszę powiedzieć, że bardzo szybko to zleciało, ale początki dobrze wszyscy pamiętają. Byliśmy tutaj w zasadzie pionierami na Śląsku, bo triatlony odbywały się owszem w Polsce, ale to w części centralnej i północnej. Natomiast tutaj jedynie chyba takim triatlonem, który był przed nami, to był Żywiec. Startowało w pierwszej edycji 90 osób, później ta liczba nam się z biegiem lat zwiększała. No i w takim szczytowym okresie przed pandemią mieliśmy około 200 osób, tam 180-190 na starcie. Dzisiaj jest 140 lub 141, bo nie wiem, czy tam ktoś jeszcze nie doszedł. Jest to dobry wynik, tym bardziej, że to nie jest typowy triatlon. Nasz triatlon ma dystanse bardzo krótkie, więc na takich dystansach nie odbywają się żadne mistrzostwa Polski. To jest bardziej triatlon amatorski, ale o to nam chodzi. My chcemy po prostu dać produkt osobom, które dopiero zaczynają jakby przygodę z triatlonem. Chcą zobaczyć, jak to jest, sprawdzić się. Nasze dystanse 400 metrów pływania, 10 na rowerze kilometrów i 3 kilometry biegu, no to są dostępne praktycznie dla każdego wysportowanego człowieka. To zawody nie dla nieudaczników. Tutaj trzeba pokonać 3 dystanse: 400 metrów pływania, 10 km na rowerze i 3 km biegu krosowego. Może nie należy spodziewać się rekordów Polski, ale zdaniem sędziego zawodów poziom jest wyrównany. Ja powiem szczerze, ja tu sędziłem na Stalowym Sokole po raz 10 edycji i naprawdę widzę, że poziom ten sam, chociaż widzicie, tak jak pan Grzesiu powiedział, że troszeczkę mniej ludzi było. Może w związku z tym, że są zawody może w innych miastach, może temperatura nie za bardzo, ale generalnie mi widzę, że ten poziom cały czas utrzymuje się na tym samym poziomie, kolektywnie mówiąc. I zawody są bardzo fajne. No. To są typowo, tak jak pan Grzesiu powiedział, amatorskie, to nie ma takich, jest kilku zawodników, którzy startowali na zawodach kiedyś, startowali się jako weterani tam, czy jako seniorzy. Teraz przyszli do Jaworzna, bo chcą sobie, lubią startować na triatlonie i kontynuują swoją pasję. Jak informuje organizator, na starcie jaworzyńskiej imprezy stają liczący się zawodnicy tej dyscypliny w Polsce, ale też uczestnicy największej imprezy tego typu na świecie, Ironman. Dobrze to rokuje jaworzyńskim zawodom, które ponoć mają bardzo specyficzny klimat, dodajmy do tego teren malowniczy i mamy receptę na zupełnie udane triatlonowe zmagania.